Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miłość i miłosierdzie. Teraz będzie jeszcze krótkie wprowadzenie w dzisiejszą liturgię paschalną, Wigilię paschalną, która już rozpoczyna okres Zmartwychwstania, Wielkanocny. Jest to najpiękniejsza, wyjątkowa liturgia, bardzo rozbudowana, składająca się z kilku części. Pierwsza część, to za chwilę wyjdziemy, będzie stąd z kościoła, będzie liturgia światła. Tutaj po lewej stronie, jak się wchodzi do kościoła, były przy figurce świętego Michała Arkanioła świece małe, takie tak zwane skierki. Może sobie, jak ktoś jeszcze nie ma świecy, to wziąć, bo one są bardzo ważne, żeby każdy miał świecę w czasie liturgii. Więc będzie liturgia światła. Wyjdziemy tutaj właśnie do... Za chwilę będzie rozpalone ognisko. I właśnie to jest pierwsza część tej liturgii. Później będzie liturgia... Druga część liturgia Słowa Bożego. Trzecia część będzie związana... Tak zwana liturgia chrzcielna, to oczywiście tutaj u nas nikogo nie ma do chrztu, bo Wigilię Paschalną dorośli na całym świecie, szczególnie w katedrach, przyjmują sakrament chrztu, bierzmowania i komunii świętej, czyli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ale ta liturgia będzie polegała na tym, że będziemy śpiewać litanie do świętych naszych patronów ze chrztu, i będziemy się też modlić za tych wszystkich właśnie, którzy tej nocy przyjmą te sakramenty, tajemniczenie, tak jak wspomniałem. Później już będzie liturgia, czwarta część eucharystyczna, czyli normalnie, tak jak zawsze, w czasie każdym mszy świętej wszystko będzie. A później będzie na końcu piąty punkt, piąta część, procesja rezurekcyjna, bo procesja rezurekcyjna może być w nocy, właśnie zaraz po liturgii paschalnej, w ramach jednocześnie też liturgii paschalnej jeszcze. Albo właśnie z samego rana też, w niedzielę. W wielu parafiach jednak robi się procesję, czyni się, przeprowadza z samego rana, a my już właśnie w tą noc, cudowną, wspaniałą noc Zmartwychwstania. Będą w tym czasie też miły dzwony, będziemy radosne pieśni o Zmartwychwstaniu śpiewać. Mam nadzieję, że tak mniej więcej około czwartej, piątej zakończymy. Więc tak to będzie wyglądać liturgia. Jutro w ciągu dnia, jeszcze tylko dopowiem dla tych, którzy by chcieli być na mszy świętej, to jest msza święta o godzinie 10:00, tak samo w poniedziałek wielkanocny też. I ci wszyscy z was, którzy jesteście na tej liturgii, to już nie musicie być w ciągu dnia, jutro. Bo ta liturgia to już jest niedziela Zmartwychwstania. To jest liturgia niedzieli Zmartwychwstania, mimo że jest wieczorem, że jest noc. Ale to już dotyczy właśnie niedzieli Zmartwychwstania, okresu paschalnego. Dlatego kto dzisiaj właśnie jest na tej liturgii, to powtórzę, nie musi być w ciągu dnia, w ciągu dnia w niedzielę, czyli całego rana, czy wieczorem. Jak oczywiście ktoś chciałby, no to tutaj właśnie u nas będzie o 10:00. Także ten obowiązek bycia na liturgii Zmartwychwstania już dzisiaj wypełniamy. Także to ma też związek właśnie z liturgią, która była celebrowana przez pierwszych chrześcijan, a w tamtych czasach dzień się rozpoczynał od wieczora i trwał do wieczora dnia następnego. Więc tak u nas jest już w tej cywilizacji właśnie, że od północy do północy to jest dzień. A tutaj właśnie też od pierwszych chrześcijan ten zwyczaj jest pielęgnowany aż do tej pory i tak będzie aż do przyjścia Pana Jezusa.
Więc proszę teraz, abyście wszyscy wyszli z kościoła, tutaj przed ognisko, w skupieniu, w milczeniu. Wiadomo, nie zapalamy teraz świec, bo świece będą zapalane od paschału w odpowiednim momencie. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy Bogu. A teraz będzie bardzo ważny moment poświęcenia ognia, od którego będzie zapalony paschał. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba. Sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz będzie na paschale wyryty znak krzyża, alfa i omega i również rok paschy, który już teraz będziemy przeżywać. Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. Teraz będzie włożenie symbolicznych gron czerwonych, aby uczcić pięć ran naszego Zbawiciela. Przez swoje święte rany. Jaśniejące chwałą. Niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Teraz będzie zapalenie paschału.
Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Teraz będzie procesja do ołtarza i 3 razy zaśpiewam Światło Chrystusa. Mówimy Bogu, niech będą dzięki. Na początku przy drzwiach razem z ojcem Piotrem zapalimy nasze świece, a później, kiedy będziemy już w drugim miejscu w kościele, od paschału będą zapalone wszystkie wasze świece. Kiedy wejdziemy już do kościoła, przed ołtarz, wtedy będą zapalone wszystkie światła. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Teraz będzie śpiewane orędzie wielkanocne, przepiękna pieśń Kościoła Exultet. Słuchajmy tego orędzia w skupieniu, wsłuchując się w każde słowo, bo wszystko w tej pieśni jest wyjątkowe, nawet jedno słowo. Więc żebyśmy też w sercu wielbili Boga za to, że pozwala nam radować się świętem zmartwychwstania, również poprzez to orędzie Exultet. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości,
Raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Pan z wami. I słuchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, wkruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.
jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O, tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje, oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, sprzewino obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług te świece, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Teraz po tej pierwszej części liturgii światła przechodzimy do drugiej części liturgii słowa. Gasimy teraz świecę. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Usiądźmy. Teraz będzie 7 czytań ze Starego Testamentu, później będzie tak zwana epistoła, czytanie z Nowego Testamentu, Ewangelia. Po każdym czytaniu jest psalm. Później stajemy i jest modlitwa związana z danym czytaniem i psalmem. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Potem rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, aby panował nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Oto Słowo Boże. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław dusza moja Pana, o Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszcza.
stawach, nie zachwieje się na wieki wieków. Jakże to pokryłeś ją wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Co pośród gór się sączą, nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa wśród gałęzi. Niech stąpi duch twój i odnowi ziemię. Z twoich komnat nawadniasz góry, owocami twych dzieł syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. Niech stąpi duch twój i odnowi ziemię. Są dzieła twoje, Panie, tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna twych stworzeń. Błogosław duszo moja, Pana. Niech wstąpi duch twój i odnowi ziemię. Powstajemy. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Sprawni wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia całego świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażą. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osiołka, zabrał ze sobą dwóch swoich ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swych sług: Zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca: Ojcze mój. A gdy ten rzekł: Oto jestem, mój synu, zapytał: Oto ogień i drwa,
gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem sięgnął ręką po nóż, aby zabić syna swego. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba. Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, oto jestem, powiedział mu. Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę Cię błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownię swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Boże Ojcze wszystkich wierzących, Ty przez swoją łaskę pomnażasz na całym świecie liczbę przybranych dzieci. Ty przez paschalny sakrament chrztu spełniasz obietnicę daną Twojemu słudze Abrahamowi i czynisz go ojcem wszystkich narodów. Daj Twojemu ludowi godnie odpowiedzieć na łaskę powołania przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę, wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje. A wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Natomiast uczynię upartymi sercami Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okaże moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stojąc między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc i nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. Po świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak, że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegali naprzeciw falom. I pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło w morze, ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur wód po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwy Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, gdy konia jeźdźca pogrążył w morskiej toni. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan wojownik potężny, ten, który jest, brzmi Jego imię. Rzucił w morze rydwany Faraona i wojsko jego,
ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie. Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Prowadziłeś ich i osądziłeś na górze Twojego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni zbudowanej Twoimi rękami. Pan jest królem na zawsze i na wieki. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem ci jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem Twoim Święty Izraela nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał Cię Pan. Jakby do porzuconej żony młodości Twój Bóg mówi: na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozejrzę na Ciebie, ani Cię gromić nie będę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma w litości nad Tobą. O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona, oto ja osądzę Twoje kamienie na malachicie i fundamenty Twoje na szafira. Uczynię łanki Twych murów z rubinu, bramy Twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni cały obwód Twych murów. Wszyscy Twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość Twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Dlatego bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do Ciebie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie się, Wszechmogący Wieczny Boże, dla chwały Twojego imienia pomnażaj potomstwo obiecane praojcom ze względu na ich wiarę. Niech przez łaskę Chrztu Świętego wzrasta liczba Twoich przybranych dzieci, aby Kościół widział, że to, czego oczekiwali święci Starego Przymierza, spełnia się w naszych czasach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci. Słuchajcie mnie, a będziecie jeść przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zabrę z wami wieczyste przymierze. Są to niezawodne łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem Cię świadkiem dla ludu. Dla ludu wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz. I ci, którzy Cię nie znają, przybiegną do Ciebie ze względu na Pana, Twojego Boga. Przez wzgląd na świętego Izraela, by on Cię przyozdobił. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Pan się nad nim zmiłuje. I do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu.
bo myśli swoje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapełnią urodzaju. Tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę. Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, On stał się dla mnie zbawieniem. Będziecie czerpać ze stroju zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Dajcie poznać Jego dzieła między narodami. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Będziecie czerpać ze stroju zbawienia. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienie oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost cnót Twoich wiernych, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Barucha. Bądź posłuszny Izraelu przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu. Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się,
Gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce, lub kto wszedł do jej skarbców? Lecz znają wszechwiedzący i wynajdzie ją swoją mądrością. Ten, który przygotował ziemię na wieczysty czas i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi. Wysłał światło i poszło. Wezwał je, a ono posłuchało go ze drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je, odpowiedziało: jesteśmy. Z radością świecą swemu Stwórcy. On jest Bogiem naszym i żaden inny nie może się z Nim równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu Jakubowi i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem na ziemi była widziana i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy go zaniedbują, pomrą. Nawróć się, Jakubie. Trzymaj się go, choć w blasku jego światła. Nie dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znamy to, co się Bogu podoba. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze. Słodsze od miodu płynącego z plastra. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Módlmy się. Boże, Ty zawsze pomnażasz swój Kościół przez wzywanie nowych ludów do wiary. Spraw łaskawie, aby obeci wodą chrztu świętego doznawali nieustannie Twojej opieki przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali
i z powodu bożków, którymi go sprowadzili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy i rozsypali się po krajach, osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich, to jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swojego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela, tak mówi Pan Bóg, niech z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które zbezcześciliście wśród ludów pogańskich, do którego przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów. Zbezczeszczone przez was, pośród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przeprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego. Tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Boga żywego, pragnie moja dusza. Boga żywego, pragnie moja dusza. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Boga żywego pragnie moja dusza. Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków. Boga żywego, pragnie moja dusza. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni. Boże mój, Boże, Boga żywego, pragnie moja dusza. Módlmy się. Boże, niezmienna potęgo i wieczna światłości, wejrzyj łaskawie na sakrament całego Kościoła i w pokoju prowadź dzieło zbawienia ludzkości
według swoich odwiecznych zamiarów. Niech cały świat ujrzy, że podnosisz upadłych, odradzasz słabych i wszystko wraca do pierwotnej nieskazitelności. Dzięki Chrystusowi, od którego wszystko pochodzi, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Teraz jest bardzo ważny moment liturgii. Za chwilę zaśpiewamy hymn Chwała na wysokości Bogu. Również będą biły dzwony. Przed tym jeszcze ubierzemy ołtarz, postawimy świece. Tej liturgii mamy w naszych sercach. Ja modlę się,
również za Teresę, prosząc o Boże błogosławieństwo dla niej i za wszystkich was tu obecnych, szczególnie też za ojca Piotra. Módlmy się. Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Zbudź w Twoim Kościele ducha dziecięstwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Teraz usiądźmy, będzie czytane ostatnie czytanie przed Ewangelią, które jest z Nowego Testamentu, tak zwana epistoła. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani. Po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umieraliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Powstajemy. Teraz zaintonuję uroczyste Alleluja. Potem wszyscy za mną powtórzycie. Alleluja. To słowo znaczy chwalcie Pana. Chwalmy naszego Pana za Jego zmartwychwstanie. Za to, że żyje pośród nas. Że w czasie tej liturgii objawia się jako zwycięzca śmierci, grzechu, szatana. Ten, który przynosi nam światło, Jemu tylko należy się chwała i cześć. Alleluja! Alleluja! Alleluja, 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 Alleluja. A teraz będzie śpiewany psalm 118. I refren również to słowo Alleluja będziemy śpiewać. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Chwalcie Panu, bo jest dobry. Bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja, czytana Ewangelia z Ewangelii według świętego Łukasza, mówiąca o tym, co działo się po zmartwychwstaniu Pana.